Witam serdecznie. Napotkał mnie mały problem, mianowicie Opel Zafira 2001 rok, diesel 2.0. Nie chciały otwierać się drzwi tylne od pasażera. W sumie przerobiłem już wszystkie opcje, wyciągnąłem przełączniki z przodu, przeczyściłem i z tyłu. Zamieniłem te przełączniki miejscami w tylnych drzwiach, nie dawało to efektu. Usterka była tylko w jednych drzwiach, dlatego wyczytając w internecie informacje na ten temat, okazało się, że może być to uszkodzony przewód w tym gnieździe przy drzwiach. I rzeczywiście na 99 albo 100% się tak okazało, dlatego że ściągając tą gumkę od drzwi, widać, że ktoś już tutaj wcześniej też z tym problemem walczył. Te przewody się ponownie urwały. Są chyba 3 czy 4, nawet widzę już tutaj, czy 5 nawet jest przerwanych. Więc pozostanie mi to wziąć i polutować. Tutaj wcześniej była też taka niebieska zaślepka ze sprężyną. Ją trzeba najpierw wyjąć, a później tą wtyczkę wyciągnąć, bo to jest taka wtyczka pinowa w drzwiach. No i teraz pozostanie mi tylko dobrać się do tych przewodów, uważając, żeby nie zmasować ich i nie zrobić zwarcia, połączyć. No i mam nadzieję, że problem zostanie rozwiązany. Bardzo częstą przyczyną też jest tak nadmienie tego, że ludzie mają problem z tylnymi drzwiami, gdyż w przednim panelu od sterowania jest przełącznik zabezpieczający przeciwko dzieciom. Lewo, prawo się go przełącza i tam się zmienia kontrolka na zieloną, czerwoną, ale on bardzo często, pomimo tego, że wskazuje kolor kontrolek prawidłowo, nie bierze i nie łapie. Trzeba go rozebrać i przeczyścić. Ja to pokazywałem w poprzednim filmiku, bo ten problem też u mnie występował. A tutaj to jest ewidentnie po prostu już widać, że przerwanie przewodów zasilających. Także w komentarzu ewentualnie jak to zrobię w filmiku napiszę, czy to było to, ale to na bank to. Także pozdrawiam i do usłyszenia.